gospodarzy, ale spokojnie doświadczony Florenz przeprowadza piłkę na pole ataku. Oh. Cóż za trójka, spojrzał w stronę swoich asystentów Miloš Mitrović. No, czegoś takiego nie widzieliśmy na pewno. Skryje Delano Spencer. OSM teraz dostał piłkę w polu 3 sekund. Przy nim Szczypiński. Świetne ścięcie Petraska i kończy z góry. Luke Petrasek. Znamy go przede wszystkim jako bardzo dobrego strzelca i gracza operującego piłką. Zostaniemy, a jak nie, to wrócimy do jednego z naszych dwóch głównych systemów obrony. Znowu znaleziony Petrasek pod koszem, ale piękny blok Thorntona tym razem. Tego momentu. Ale gdzie te zespoły wylądują w tabeli za kilka kolejek, to też nam pokaże, jak są mocne. Franklin nad kosz do Fergusona, no i kropka nad i postawiona tutaj przez parę Amerykanów w zespole GTK. Czy start zdobędzie? Rzutka nad kosz i efektowny alley-oop. Wykończony przez Krampelia. Też myślę, warto. On teraz w goli głównej. Dobra pomoc Kostrzewskiego. Ładnie, po linii końcowej, świetnie. Tak jak ma to w swoim zwyczaju, tym razem Szymon Wójcik zaatakował. Zdobywania punktów, dorzucania, teraz musiał, dobre podwojenie tutaj, za pleców. Nie uznano tego faulu. Kuli, galesz, blok! O, troszkę chyba zlekceważył Damiana, Brian. Ależ teraz przewidział to podanie, czyli od Watsona do Zyskowskiego. Kontra. I Sitnik kończy z góry. Na pewno Jean Tabak nie może być zadowolony z powrotu do obrony swoich koszykarzy, a w zasadzie z braku powrotu do obrony. Wszystkich bardzo groźny z obwodu, że ma kreatywnych graczy jak Hurch, jak Sini właśnie. Do tego są mobilni środkowi, a tymczasem alley-oop wykończony przez Wesleya Gordona. Asysta Camerona Wellsa. Pierwszego gracza. No i zobaczmy, po dogrywce Astoria przegrała pierwszy mecz w Lublinie. Czy w Stargardzie wygra? Zasłania boisko Muszyński. Jest pozycja do rzutu na zwycięstwo! Wow! Matthews i trafił! I trafił! Spójnia to wygrała! Jordan Matthews wygrał ten mecz dla Spójni Stargard! Jeszcze będziemy historia. To chyba oglądać, ale ten rzut wyglądał dobrze. Jordan Matthews! Czy tak miała wyglądać ostatnia akcja? No chyba tak! No wyszedł tutaj naprawdę dobrze w tempo. Zgubił swojego obrońcę Matthews. No i tutaj będzie potrzebny...